uznałem, że spakowałeś zbyt wiele rzeczy, musiałem wyrzucić połowę twoich butów i ubrań. Myślę, że strzelenie focha gdzieś na samym początku jest idealne. Gdzieś ty mnie zabrał, tu jest niefajnie, w ogóle koleżanki były w fajniejszym miejscu. Obrazić się już w samochodzie. Ja chyba specem jestem od tego, bo nienawidzę się przemieszczać. Rozstać się akurat na wyjeździe. Zakochać się w innej dziewczynie. Nie pojechać. Cały czas dziamgotać, narzekać. Oglądać mecze piłkarskie bez przerwy. I siedzieć bez przerwy na fejsie. Wiadomo, no, skupka na sobie najgorsza jest, no. Mieć PMS, a potem mieć okres. I nie mieć ochoty na seks. Wyjazdy trzeba planować zgodnie z kalendarzykiem menstrualnym. Zawsze po prostu związek jest kompromis, trzeba wysłuchać partnerki. Ja też czasami daję dużo, a potem ktoś mi mówi, no chodź się wykąpać. Ja mówię, no nie chcę, mi teraz zimno jest, no chodź się wykąpać. Ja mówię, nie chcę, bo się teraz książkę opalę. I generalnie jak tego, więc to pewne też zrozumienie jest potrzebne do takich potrzeb indywidualnych. I ja tą zasadę utrzymuję w swoim związku, mam zdrowy, fajny związek.